10 grudnia wspominamy błogosławioną Marię Emilię Riquelme i Zayas, zakonnicę. Maria Emilia urodziła się w hiszpańskiej Granadzie 5 sierpnia 1847 roku w zamożnej rodzinie katolickiej. Jej ojciec był cenionym, często nagradzanym oficerem w wojsku hiszpańskim. Pragnął, by jego syn kontynuował karierę wojskową, jednakże jego marzenia nie spełniły się. Jako pierwsza urodziła się Maria Emilia, a następnych troje dzieci zmarło przed osiągnięciem pełnoletności. Emilia miała 7 lat, gdy zmarła jej matka. Wtedy świadomie wybrała niepokalaną jako swoją matkę. Wtedy zapragnęła poświęcić swoje życie Panu Bogu w klasztorze. Ojciec, mimo iż jako wojskowy był wysyłany do różnych miast, zapewnił córce wszystko, by mogła mieć szczęśliwe dzieciństwo i młodość. Maria Emilia kształciła się w najlepszych szkołach, biegle znała język francuski, grała na fortepianie, jeździła konno, a gdy dorastała, ojciec organizował dla niej spotkania towarzyskie. Jednak ona nie była zainteresowana założeniem rodziny, chociaż proponowali jej to poważni kandydaci na męża. W niej wciąż wzrastało pragnienie życia zakonnego. Ponieważ ojciec sprzeciwiał się temu, za radą spowiednika prowadziła działalność charytatywną. Pomagała ubogim, odwiedzała chorych w szpitalach, wspomagała finansowo kleryków i kobiety zagrożone prostytucją i wiele się modliła. Miała 38 lat, gdy zmarł jej ojciec. Wtedy mogła zrealizować swoje pragnienie życia w zgromadzeniu zakonnym. Niestety, po krótkim czasie musiała opuścić klasztor ze względu na problemy zdrowotne. Powróciła wtedy do rodzinnego domu, gdzie nadal prowadziła działalność charytatywną. Za zgodą biskupa zbudowała przy swoim domu małą kaplicę. Wkrótce wokół niej zgromadziło się wiele dziewcząt, które chciały pomagać jej w posłudze ubogim. Były pierwszymi członkiniami zgromadzenia misjonarek Najświętszego Sakramentu i Maryi Niepokalanej, które założyła Maria Emilia. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w 1921 roku. Maria Emilia była wielką czcicielką Eucharystii. To właśnie z niej czerpała siły potrzebne do służby chorym i ubogim, do pokonywania różnych trudności. Łączyła w sobie postawę ewangelicznej Marii i Marty, pracę i modlitwę. Mówiła często: Bóg jest całym moim życiem. A w trudnych sytuacjach sobie i siostrom mówiła: przyjmij krzyż, który Bóg ci zsyła. Nie szukaj innego, ten jest dla ciebie najlepszy. Maria Emilia zmarła w Granadzie 10 grudnia 1940 roku w wieku 93 lat. Została beatyfikowana 9 listopada 2019 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Maria Emilia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.